Cześć, tu Daniel z kanału To Wszystko Wina Elfów. Dzisiaj rzucimy sobie okiem na pudełko starter do systemu Fallout The Role Playing Game. I będzie to taki nasz unboxing. Pudełko jest bardzo solidne. Przypomina tutaj mundur osoby skrypty 95. Z tyłu mamy takie bazowe informacje jak ilość graczy. 2 do 7 to jest tak maksimum, biorąc pod uwagę, że jedna osoba to jest mistrz, mistrzyni, majster gry, a 6 graczy. Wiek 14+. I mamy tutaj zawartość. Mamy 56-stronicową książkę z zasadami. Następnie mamy przygodę, 6 gotowych, wypełnionych arkuszy postaci, kart postaci i zestaw kości, jak też i znaczniki, które są potrzebne do metawaluty Momentum. I tak, otworzymy sobie. Mało otwierane jeszcze pudło, więc ciężko idzie. O! Było ciężej niż do krypty się dostać. I tak, mamy tu zestaw kości. Jest to taki sam zestaw, jak można osobno kupić. Składa się on z 4 takich bardzo dużych K20-ek. Są one większe niż standardowe K20-ki. To mniej więcej to jest wielkości jak zwykła K6-ka. Tu widzicie, jest większa. I tak, ta K20 nie różni się od K20 zwykłej niczym, tylko że zamiast jedynki jest symbol, to jest 7, a tu zamiast jedynki jest symbol. I jakość tych kości jest bardzo dobra, one są nie tylko malowane, ale są też żłobione. Mamy też K20 z strefami. Taka sama, takiej K20 używa też system Conan, również wydany po polsku. Fallout jeszcze nie został na moment nagrywania tego filmiku po polsku wydany, ale Alice Games zapowiedział, że wyda polską wersję. Pozdrawiamy Alice Games. I jeszcze w zestawie są 4 K6, które składają się z pustych, 2 pustych ścian. Ścian, gdzie są 2 trafienia. Widzę, jedna ściana z 2 trafieniami i jedna z 1. I 2 ściany z ludkiem. To jest trafienie i efekt. Można używać też zwykłych kaszustek. Wówczas bodajże 1 to było 1 trafienie, 2 2 trafienia, a 5-6 to by był ten chłopek. Da się, wiadomo, grać zwykłymi, trochę będzie wygodniej grać tym zestawem. Ciężej może być zastąpić tą K20 z strefami trafień. Trochę mechanika zastępująca taką specjalną kość jest w systemie Das Schwarze Auge. Rzuca się K20 i porównuje się, w jaką strefę się trafiło, ale wiadomo, taka kość jest dużo wygodniejsza. Ten zestaw kości można też osobno kupić, ale on kosztuje już około 70 czy może nawet 80 zł. Ten starter box 120, więc myślę, że dużo bardziej opłaca się ten starter box, ponieważ mamy ten sam zestaw kości. Zasady, na przykład, wiadomo, sercem każdego systemu jest podręcznik główny, ale tu mamy większość zasad, czyli to jest dobry sposób dla kogoś, kto chce tańszym kosztem sprawdzić, czy ten system mu podpasuje.
też dla osób, które lubią pudełka. Jest również taki zestaw narzędzi dla mistrza gry, który jest bez pudełka. Testowałem, posiadam też ten zestaw. On mieści się również razem z tym beginner boxem, razem z tym starterem w tym jednym ładnym pudełku. Więc to też może być jakiś plus dla tych, którzy by woleli kupić starter box niż sam goły zestaw kości. To ciasno jest ta przygoda w pudełku. Chciałem wam ją też pokazać. Udało się. Jak widzicie, grafiki są bardzo ładne, pasujące klimatem do Fallouta. Przygoda jest dość obszerna. 60 stron ma ta książeczka. To jest grafika z Fallouta 4. O, jest. Jest ten klimat. Ja ogólnie lubię Fallouta. On też ma taki trochę czarny humor. No i wiadomo, ten ludek Speedboya to jest już taka klasyka. Wszystkiego wam tu nie będę pokazywał. Czyli koło 60 stron mają przygoda, mają zestaw reguł. I mamy tu również takiej niezłej jakości kartonowe tokeny, niebieskie dla wartości 5 i czerwone dla wartości 1. To jest metawaluta, którą używa się w czasie gry. Wiadomo, można czymś innym zastąpić, ale ta klasyczna Nuka-Cola, kapsle, to też daje dodatkowego klimatu. Mamy też karty postaci. One nie są na zwykłym papierze. One są takie twarde, jak jakiś dyplom. Są tylko dwustronnicowe. Są ładne. Ale nie mamy tu jakoś za wiele informacji o tej postaci. Mamy tutaj tylko Origin Survivor. To może nam coś powiedzieć, jak też jej biografia, historia, ale nie mam na przykład jej obrazka. Nie widzę też tu jakoś dużo miejsca na rozwój tej postaci. Niektóre karty składają się z wielu kartek. Jest obrazek tej postaci, jest krótka informacja, dla kogo by taka postać była. Na przykład, jeśli preferujesz siłowe rozwiązania, to jest postać dla ciebie. I na przykład jest tak w niektórych kartach postaci, że masz tutaj wypełnione, ale obok masz kolejną taką kartę, gdzie możesz sobie już ołówkiem pisać. Bo tu na przykład ciężko później, jakby się chciało rozwinąć tą, nie wiem, szóstkę na siódemkę zamienić czy coś. Także ładna, dobrej jakości karta, ale no trzeba się wczytać, żeby cokolwiek się o tej postaci dowiedzieć. Wiemy też, że te postacie są ludźmi, bo zobaczycie zaraz, robot ma inną, druga karta, trzecia karta. Ma, robot inaczej ma pokazane te strefy, strefy tutaj uderzeń. Tu mamy robota, piątą kartę, Marvin, robot i szósta jeszcze. Sprawdzę, czy się nie pomyliłem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kart. Tak. I to jest cała zawartość tego beginner boxa, starter setu. Ja go oceniam pozytywnie. Jest dość mało jeszcze przygód do tego Fallouta, jak ktoś lubi gotowce, bo jest w zasadzie tylko ta. Jest mini przygoda z darmowego starteru, który również się niedawno dopiero ukazał i można go pobrać na drive-thru. Tam też jest kilka gotowych
postaci. I to jest tyle, jeśli chodzi o przygody do tego systemu, które póki co się ukazały. Prócz tego wyszedł jeszcze podręcznik główny i ten zestaw narzędzi dla mistrza gry. Chętnie wam pokażemy w kolejnych filmikach i spodziewajcie się więcej od Fallouta w przyszłości u nas, bo bardzo nas jara to, że Alice Games wyda ten system po polsku. No i myślę, recenzja całego systemu też się pojawi, bo mechanicznie jest to dobry system. Dziękuję wam za uwagę, polecam serdecznie. Do usłyszenia, cześć.